Wszystko rozpoczyna się od jakiegoś konfliktu w bliskiej relacji. Konflikt w miłości. Stół pusty, przewrócony, filiżanka stłuczona. Tutaj jest jakaś sprawa. Jakaś sprawa, która was kłóciła. Dlatego w waszej relacji zapanuje zima. Ale to jest pora roku, która przemija. Więc to nie jest tak, że na zawsze zima zapanuje w tej relacji, tylko na chwilę, po zimie przyjdzie wiosna. Na razie jest zima. To była karma. Jakieś zjawiska z przeszłości, które powróciły, by was poróżnić, ale ta karma się oczyszcza, karma odchodzi. Stajecie się od karmy wolni. Popatrzcie. Znów pojawia się karta miłości, szczęśliwej rodziny. Więc bardzo szybko zapanuje wiosna w waszej relacji. Popatrzcie. Tutaj są jakieś plany, jakieś marzenia. To jest karta realizacji marzeń. Opuszczacie swoje domy. Idziecie wasze marzenia realizować i to was poróżniło. Popatrzcie na karcie tej rodziny. Oprócz samej szczęśliwej rodziny jest także przestrzeń dla was. Przestrzeń wolności, gdzie możecie sami realizować wasze potrzeby i pragnienia. Druga połówka po prostu wam nie pozwalała realizować tych marzeń, albo jej się one nie podobały, ale postawiliście na swoim, wychodzicie na zewnątrz, idziecie do ludzi, idziecie poznawać rzeczywistość. Ale tam na zewnątrz odkryjecie, że dotarliście do ślepego zaułka, do miejsca, które donikąd nie prowadzi, trzeba będzie wrócić, zrobić krok wstecz. To jest tak, jakbyście odkryli, że jednak źle wam jest w samotności bez tej szczęśliwej rodziny. Odwrócona wyrocznia, wy nie wierzycie. Nie wierzycie, jak bardzo jesteście związani z waszą rodziną. Wydawało wam się, że jak wyjdziecie na zewnątrz, sami realizować wasze pasje sami, to będzie wam lepiej, a to błąd. Odkryjecie, że to błąd. Odkryjecie w waszych rodzinach ludzi, którzy chcieli te rodziny skłócić. I wy tych ludzi opuszczacie. Ci ludzie byli waszymi takimi doradcami w waszej pracy, w waszym biznesie, ale gdy ich opuszczacie, zostajecie samotnym mistrzem artystów, który doskonale wie, co ma robić, jak ma tworzyć, co tworzyć, więc w waszej twórczości, w waszych biznesach zostajecie wy i wasze dusze. Pozbywacie się fałszywych doradców. I to jest wasz klucz do sukcesu.